Organizatorem koncertu Marcina Dylli było Konińskie Towarzystwo Muzyczne. Ten i inne koncerty w ratuszu odbywają się pod hasłem Prezydent Konina zaprasza. Zasadą jest, że obok mistrza ma zawsze szansę zaprezentowania się przyszła gwiazda muzycznej sceny. Wystąpi jeszcze młody człowiek, Michał Koszykowski z Turku. Jest to niewątpliwy talent. Środowisko muzyczne bacznie przygląda się jego rozwojowi, a rozwój ten jest bardzo dynamiczny. Ma już pierwsze sukcesy regionalne, makroregionalne, ogólnopolskie. Teraz szykujemy się do wyjazdu na koncert polsko-niemiecki do Szczecina. Koncert ten będzie miał miejsce w marcu, a dzisiaj już słuchacze będą mogli usłyszeć dwie kompozycje w wykonaniu chłopca. Będą to wirtuozowskie kompozycje. Ciekaw jestem sam, jak one wypadną. Jorge Morella, Danza Brasileira i Agostina Barriosa, Canción de la Hilandera, czyli Pieśń Prząśniczki. Czy Michał Koszykowski też kiedyś zdobędzie złotą gitarę? Trudno dzisiaj powiedzieć, ale wzór, a właściwie wzory, ma z kogo brać. Choćby z Łukasza Kuropaczewskiego, który światową karierę zaczynał w Konińskiej Państwowej Szkole Muzycznej pod okiem Andrzeja Majewskiego. Czy też Marcina Dylli, który zanim stał się laureatem złotej gitary i 19 międzynarodowych konkursów gitarowych, naukę rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Rudzie Śląskiej.